Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Będą znaki. Jezus mówi w Ewangelii o znakach, które będą zapowiadały Jego przyjście. I takim pierwszym z tych znaków jest bezradność człowieka. Ta bezradność przyzywa Pana Boga. Jeśli dziecko jest bezradne, to ojciec, mama biegnie, żeby pomóc, wziąć na ręce, żeby uradować się, żeby przeprowadzić przez taką niebezpieczną sytuację, która może się pojawić. I kiedy my jesteśmy w stanie bezradności, przyzywamy w ten sposób Pana Boga. Pamiętajmy, że Bóg zawsze patrzy na nas z miłością. I ta bezradność jest oczekiwaniem na tego, który może zaradzić, pomóc w tych sprawach, które sprowadziły na moje życie szum, sprowadziły nawałnicę, jak mówi Ewangelia. Na przykład od pewnego czasu z czymś sobie nie radzę i to daje takie poczucie bezradności, poczucie bezsilności. Czy mówię o tym Panu Bogu? O Panu Bogu trzeba o wszystkim mówić. To nie jest tak, że On o tym nie wie. On mnie zna lepiej niż ja samego siebie. Jego miłość mnie przenika. Ale kiedy ja mówię o swoich trudnościach, ja też wyzwalam się od nich. Ja pozwalam w to miejsce, przez które uwalniam się od moich trudności, ja pozwalam, żeby w to miejsce Bóg wszedł ze swoją łaską, ze swoją mocą. Takim innym znakiem, który Bóg daje na początku Adwentu, jest mój strach. Przeważnie na coś czekamy, czegoś się spodziewamy. Co więcej, my mamy nawet precyzyjne konstrukcje rozwiązań. My wiemy, jak pewne rzeczy zrobić. A tymczasem zaczyna się to wszystko łamać, komplikować. Pamiętamy takie słowa z Biblii: taki, co w głowie uradzi, do skutku nie doprowadzi. Strach i poczucie zagrożenia wyłaniają się z naszych niespełnionych oczekiwań. Tylko że nie wszystko, co myśmy zaplanowali, musi być dla nas dobre. Bóg czasami może w taki sposób, jakby zapobiegając realizacji przez nas określonych planów, On może nas ostrzegać, upominać, chronić. Czasami te nasze oczekiwania są nadmierne, są przesadne albo nie uwzględniające tajemniczego działania Pana Boga. My chcemy od początku do końca pewne rzeczy sami zrobić. To jest ważne, żeby korzystać ze swojej wiedzy, inteligencji, umiejętności. To wszystko jest darem Bożym. Ale pamiętajmy też, że zanim przystąpimy do jakiejś ważnej sprawy, trzeba dokonać rozeznania, czy Bóg tego chce, czy to jest Jego zamiarem wobec mnie. I to, w
czym wydawało się, że jestem mocny, naraz doznaję wstrząsu. Nam się wydaje, że jesteśmy mocni, ale musimy przejść przez wydarzenia, które będą dla nas jakimś zagrożeniem. To nie jest tak, że ma się w nas pojawić niepewność, lękliwość, ale te pewnego rodzaju zagrożenia mają nas ubogacić w tych rozwiązaniach, które zamierzamy wprowadzić do naszych planów, naszych projektów. Jaki jest cel tych znaków, które Bóg daje? Są one dla nabrania ducha i podniesienia głowy. My na skutek bolesnych doznań możemy doświadczyć słabości życia duchowego, poczucia rezygnacji, zniechęcenia, a nawet bezsensu życia. Warto pamiętać, że tego rodzaju doświadczenia zawsze są po coś. Nic się w naszym życiu nie dzieje bez tego dobra, które właśnie z tego doświadczenia może i powinno wypłynąć. Wiele dobra nas spotyka, ale tego nie widzimy. Nasze głowy są pochylone przez upokorzenie. Należy uważać na ociężałość, która sprowadza nadmiar trosk. Co ważne jest w tym Adwencie, żeby zobaczyć, w czym ten nadmiar trosk się pojawia. Ta nieumiejętność radzenia sobie z pewnymi problemami. Czy ja mogę to zmienić? A może trzeba zaprosić zarówno do tych spraw Pana Boga, jak i też bliskich, oddanych nam ludzi.